Sebastian Gorząd, trener pierwszej drużyny seniorów w Pogoni Pieszyce. Sebastian, wszystkie drużyny wznowiły treningi po przerwie świątecznej, w tym także drużyna seniorów. Jak wyglądają przygotowania do rundy wiosennej? No, powoli zaczęliśmy treningi w zeszłym tygodniu. Będziemy trenować pierwsze dwa tygodnie, dwa razy w tygodniu. Później jest to takie w zasadzie wprowadzenie do treningów, wprowadzenie do wysiłków. Sezon w tym roku niestety zaczyna się bardzo późno, także mamy bardzo dużo czasu. I tak jak powiedziałem, zaczęliśmy te pierwsze dwa tygodnie luźno, spokojnie, takie wprowadzenia. Od następnego tygodnia ta intensywność treningu zacznie się zwiększać. Chciałbym, żeby to były trzy treningi w tygodniu plus sparing, który zaczynamy ze sparingiem już 6 albo 7 lutego. W ubiegłym sezonie, jak i teraz w rundzie jesiennej, w meczach seniorów pojawiali się również juniorzy. Jak oceniasz ich grę? Myślę, że przed naszymi juniorami, a w zasadzie niektórzy to jeszcze trampkarze, którzy w zasadzie już wchodzą 9-8 rocznik, pretendują do gry w seniorach. Jeszcze czeka ich duża praca, aż w niektórych zawodnikach widzę duży potencjał i myślę, że w przyszłości będą po prostu odgrywali ważniejszą rolę w drużynie seniorów. Ja mam nadzieję, że aczkolwiek na pewno nasza kadra jest wąska i tym bardziej na pewno będą dostawali duże szanse w tym roku, w tym sezonie grania. Czyli rozumiem, że zamierzasz postawić jednak na młodzieżowców w większej mierze? No oczywiście, myślę, że nawet będę zmuszony do tego, gdyż nasza kadra jest bardzo wąska. W tej chwili wypadł nam jeszcze Patryk Wilczyński ze składu, Sławek Paszkowski zakończył karierę, Piotr Pyć, aczkolwiek czasami jeszcze pojawiają się w składzie, a to głównie wynika w mierze w tym, że nie mamy po prostu czasami kim grać. Tak jak powiedziałem, od nas zawsze ktoś odchodzi, niestety z tym przyjściem do Pogoni jest ciężko. No właśnie, Patryk Wilczyński w ostatnim meczu rundy jesiennej doznał kontuzji. Jaka to kontuzja? Czy to jest coś poważnego? Czy wróci do gry? Ja mam nadzieję, że wróci, bo Patryk to bardzo uzdolniony junior. W zasadzie już teraz wyszedł z juniorów, już jest seniorem, ale jest młodzieżowcem. Aczkolwiek już trzeci raz przydarzała mu się to sama kontuzja. Jest to oderwanie wiązadeł. Nie wiem, czy niepotrzebna będzie operacja i tym razem chyba przerwa Patryka może potrwać dłużej. Obawiam się, że to może być długa przerwa, ale no mam nadzieję, że Patryk jeszcze do nas wróci. No to trzymamy kciuki za Patryka. No i teraz chyba to najważniejsze pytanie, bo jak wszyscy wiemy, spadliśmy do A-klasy i musimy grać teraz w tej A-klasie. Jaki jest cel tegorocznych rozgrywek? Wracamy do okręgówki? Wracamy. Myślę, że taki cel założyła sobie Niemcza i być może Tuszyn i Stolec, i po układzie tabeli widać, że jest to Pogoń. Na pewno ja zawsze będę grał o coś, a w tym sezonie na pewno gramy o awans i mam nadzieję, że go zdobędziemy. Nigdy nie będzie tak, że nie będziemy grali o nic. Myślę, że nasze miejsce jest w okręgówce i wszystko temu podporządkujemy. Tego sobie życzmy. Dziękuję ślicznie.